Miasteczko Woodstock w stanie Illinois co roku przyciąga tłumy fanów, które nie zważając na mroźną pogodę oraz wczesną porę, oczekują wyjścia bohatera dnia, świstaka Willa. Niektórzy z nich przybyli nawet o 5 rano z własnymi krzesłami, by zająć najlepsze miejsca. Ja, skromny chłopak z Jackowa, tutaj razem z swoimi kumplami i kumpelkami przyjechaliśmy na taką naszą pipidówkę daleko, żeby zobaczyć świstaka. Tutaj z Chicago to jednak trochę jest, powiedzmy tak z półtorej, dwie, nawet czasami dwie i pół godziny, w zależności od korków. Na to święto w ogóle musieliśmy nocować tutaj u gospodarza, farmera amerykańskiego, żebyśmy nie zostali w tym całym tłoku i czekali w korkach godzinami. Festiwal Dzień Świstaka obchodzony jest 2 lutego w Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie. W tym dniu, jeśli jest słonecznie, to świstak, widząc swój cień, zwiastuje jeszcze 6 tygodni zimy. Natomiast jeśli dzień jest pochmurny i zwierzę nie widzi swojego cienia, oznacza to, że wiosna jest już blisko. Niniejszym ogłaszam, że świstak zobaczył swój cień. Ale słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo ciepły dzień, 10 stopni, więc wcale się tym nie przejmujemy. I'm from Chicago. Przyjechałem z Chicago, dlatego że oczywiście jest to fajna tradycja. Jak dotąd jest ciężka zima, więc miałem nadzieję na wczesną wiosnę. Ale niestety, świstak nie przewidział, że wiosna nadejdzie wcześniej. Nazywam się Mark Szafran i jestem właścicielem świstaka. W tym roku ona zobaczyła swój cień, więc będziemy mieć zimę przez następne 6 tygodni. Każdy myśli, że Willy to jest on, a tak naprawdę to jest ona i zwie się Windy. Twarda sztuka. Jak się okazało, właścicielem Willa jest Polak. Tak, moja rodzina pochodzi z Polski. Moja mama i mój tata urodzili się tam. Natomiast ja urodziłem się tutaj. Więc tak, to już drugie pokolenie. Ja jestem słaby. Ja byłem też w szkole i harcerstwo. That his shadow stays away. I got even bills I cannot pay. Hurry, we're all freezing. Hit the ground out of your forecast. If winter will last, right here on Groundhog Day. Hooray! Thank you. Happy Groundhog Day 2020. And now back to Rick Belairs. Władze miasta zapewniają wiele atrakcji, by przyciągnąć ludzi z całego świata do historycznego Woodstock. Przykładowo, w tym roku pojawiło się 4000 ludzi na ich festiwalu. Pochodzę z Madrytu w Hiszpanii. W tym roku jestem tutaj po raz pierwszy i to są wszyscy moi przyjaciele z Hiszpanii. Jestem tu pierwszy raz i nie wiedzieliśmy, że to jest takie wielkie wydarzenie. Jest to bardzo interesujące i kochamy świstaka. Nie ucieszyliśmy się jednak tak bardzo z przepowiedni o tej zimie, ale i tak jest dobrze. Mieszkańców i władze Woodstock bardzo ucieszył fakt, iż to właśnie ich miasteczko zostało wybrane na miejsce akcji kultowego już filmu pod tytułem Dzień Świstaka. Muszę wam powiedzieć, że jak podróżuję poza granicę kraju i próbuję wytłumaczyć skąd pochodzę, pytam, czy widzieliście film Dzień Świstaka? Dlatego, że ludziom kojarzy się to miasto z filmem. Każdego roku odwiedzają nas ludzie z różnych krajów świata, z całej Ameryki, jak i oczywiście nasi lokalni mieszkańcy, którzy cieszą się tym dniem. Bo cóż lepszego mamy do roboty w środku zimy, jeśli nie świętować Dnia Świstaka? Po nakręceniu filmu mieszkańcy Woodstock zdecydowali się przyjąć tradycję z Pensylwanii oraz na swojego świstaka. Więc jesteśmy tutaj 28 lat później i wciąż kontynuujemy tradycję świętowania Dnia Świstaka w naszym mieście Woodstock. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że wszyscy dołączyli do nas. W filmie główny bohater, zgorzkniały prezenter telewizyjnej pogody Phil Connor, wciąż budzi się tego samego dnia, by przeżywać ten sam schemat wydarzeń. Watch out for that first step, it's a deuce. To jest to miejsce, w którym główny bohater filmu Dzień Świstaka wpada codziennie w kałuże. Właśnie w tym miejscu każdego dnia jego noga ląduje w wodzie, po czym spotyka kolegę,
agenta ubezpieczeniowego Neda. Jestem fanem filmu Dzień Świstaka, więc zdecydowałem się dziś przebrać jako Ned Ryerson. Tak dla zabawy. Było to świetnym doświadczeniem. Bardzo mi się podobało i tak naprawdę cieszę się, że zima będzie jeszcze przez następne 6 tygodni. Po raz pierwszy świętowano Dzień Świstaka w Punxsutawney w stanie Pensylwania 2 lutego 1886 roku. Od tego czasu świstak, który zwie się Phil, zobaczył swój cień 113 razy, a nie zobaczył go 20 razy. Trafność jego przepowiedni wynosi około 30%. He might be okay. Stoimy tutaj, na placu Woodstock, gdzie Bill Murray i Ned mieli fajną rozmowę. Phil? Ned! Ryerson! Ned? W tym roku Phil nie zobaczył swojego cienia, natomiast Will, czy jak się okazało Wendy, zobaczyła swój cień. Który świstak miał rację? Ocenicie Państwo sami.